50 to bardzo uniwersalny obiektyw. Zawsze tak uważałem i uważać tak będę. I to pokazuje ta scenka, gdy panna młoda i świadkowa gdzieś tam stały w tle, a tu na przodzie był ten znak. Całe sylwetki, ale dało się to zrobić 50. Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. Głównie jest to kwestia naszego sposobu patrzenia, fotografowania. Bo pewne rzeczy można robić 35, ale tak jak w tym wypadku i jak w przypadku tego filmu zobaczycie, jak różnorodne sceny na przygotowaniach można łapać 50. By pokazać wam, jak wszechstronnym obiektywem jest 50, to przed chwilą korzystałem z tego samego obiektywu, tylko że użyłem przysłony f8 i ISO 12800, by chwilkę później użyć przysłony f1.2 i preselekcja przysłony ustawiła mi tutaj ISO na 200. I jeżeli sobie zobaczycie na to zdjęcie, no to tutaj znów nie mamy nic w środku. Oczywiście mogłem zrobić portret panny młodej z bliska, gdzieś tam jej twarzy. I takie zdjęcie też gdzieś się pojawiło, ale akurat tego nie miałem nagranego, ale tu w ogóle nie o to chodzi. Taki kadr ma na celu jakąś tam dynamikę. Z jednej strony w jednym rogu kadru jedna postać, w drugim rogu kadru coś. I mamy doświetloną tą postać właśnie przez to coś. Tu mamy znów dosyć blisko tych mocnych punktów, więc ten obraz jest na pewno taki bardziej czytelny, lepszy, bardziej przyjazny dla oglądającego. Dobrze. I samo wykorzystanie tej 50 właśnie w ten sposób, czyli niekoniecznie na wprost, ale troszkę inaczej kadrując też można. Także jak widzicie, 50 znów się sprawdziła. Potem, gdy jestem razem z parą młodą, w tym wypadku z panną młodą na przygotowaniach, no to ja sobie chodzę i szukam jakichś tam momentów. To tu, to tam. Zerkam, czy coś się dzieje z tej strony, czy z tamtej. I bywają takie chwile, gdzie trzeba szybko zareagować. Panna młoda wzięła lusterko i uznałem, no taki klasyczny moment, ale tak jak mówię, nie kreowany i szybko można podejść i coś tam złapać. W tym wypadku to wyglądało tak, że ja sobie stanąłem za panną młodą, no i twarz była dobrze doświetlona przez tą lampę od makijażystki i szybko złapałem znów gdzieś to oko, taki błysk wokół. Tu oczywiście w serii robiłem zdjęcia, by złapać właśnie ten błysk wokół panny młodej, jak ona spojrzała na makijażystkę, która jej tam coś mówiła. Więc czujność, szybkość działania i mamy fajne zdjęcie z tego przeglądania się w lusterku, a nie taki klasyk, że a no to spójrz tutaj, poprzeglądaj się w lusterku i patrz jeszcze w obiektyw przez to lusterko. To zawsze mnie jakoś tak mierdzi, jak widzę takie scenki, bo to czuć od razu sztucznością z daleka. Jeśli chodzi o konstrukcję tego kadru, no to tu mamy znów bardzo blisko od tego mocnego punktu oko panny młodej. I taki był cel. Ja naturalnie tak operuję tym kadrem, że po prostu szukam raczej tych mocnych punktów. Tak wyłączyłem w sobie centralne kadrowanie. Oczywiście ono się czasami zdarza, ale generalnie tak w sobie je wyłączyłem, że no, nie wyobrażam sobie tego centralnie skadrować, chociaż można by było, ale to było nudne takie oko na środku. Tak wolę mieć tą czarną plamę z głowy panny młodej, bo przynajmniej ten jasny punkt zdjęcia jej twarz się tu mocno wyróżnia, a gdybym to trochę inaczej skadrował, to bym miał jeszcze okno w tle. Bez sensu. Więc dla mnie to jest po prostu naturalne i uważam, że więcej powinno się właśnie szukać tych kadrów niecentralnych. Gdzieś umieszczać te postacie, te obiekty, to co fotografujemy gdzieś w tych mocnych punktach. Jeśli doceniasz to, co robię, możesz zostawić suba, podrzucić tipa na kawę albo uzyskać bonusy wspierając mnie na YouTube. Linki w opisie i podpiętym komentarzu. Na przygotowaniach do ślubu są takie momenty, gdzie coś się dzieje na jednym planie, coś się dzieje na drugim planie. Z jednej strony malowana jest panna młoda, z drugiej strony świadkowa, siostra, mama, ktoś bliski. Wtedy zawsze, gdy się przechadzam i szukam jakichś momentów, to zawsze zerkam właśnie na drugi plan. Oczywiście mam zdjęcie gdzieś tam panny młodej, jak jest malowana i to wam pokażę pewnie za chwilkę, ale raczej szukam takich wieloplanowych chwil, takiego szerszego kontekstu danego momentu, mimo że obiektyw do najszerszych nie należy. Tu puszczam oczko do tych, co wiedzą, o czym mówię. Więc szukam sobie takich scenek, gdzie mogę w tle z tyłu kadru umieścić jakieś osoby i na pierwszym planie też mieć jakieś wydarzenie. Dlatego mam właśnie ten szerszy kontekst. W takim kadrze staram się upchać jak najwięcej. Ile? Jak najwięcej. Dla mnie kluczowe jest, by klatka, zdjęcie, które wykonam, było maksymalnie wypełnione. Oczywiście nie zawsze się da, ale staram się robić, by tak było jak najczęściej. Dziś wraz z tą analizą przygotowałem Wam też takie przedstawienie, jak wyglądają mocne punkty w kadrze i że staram się w okolicach tych mocnych punktów umieszczać postacie, a unikać, by w tym środkowym prostokącie nie ładować najważniejszego punktu zdjęcia, tylko bardziej rozlokowywać to gdzieś po bokach. Powód jest prosty. Jeżeli będziemy coś ładować w ten sam środek cały czas, to po prostu będzie nudno. W tym wypadku mamy mamę panny młodej idealnie w mocnym punkcie. To akurat fart, bo mi raczej rzadko wychodzi ładowanie czegoś idealnie w mocne punkty, ale tu się trafiło idealnie w mocnym punkcie. Z drugiej strony bardzo blisko mocnego punktu mamy siostrę i świadkową. I jak widzicie, konstrukcja tego kadru powoduje, że tam patrzymy najpierw. Ja też tam najpierw ustawiłem ostrość. A to, co jest dookoła, no to mamy już taką ramkę z makijażystki i z panny młodej. Tak staram się konstruować właśnie kadry 50-ką. 50-ka daje mi to, że nie muszę podchodzić bardzo blisko. Mogę stać w jakiejś takiej rozsądnej odległości, a mogę w tym kadrze zmieścić dalej sporo. Także nie zawsze na ciasne pomieszczenia najlepszym rozwiązaniem będzie szerszy obiektyw. W tym wypadku ta 50-ka sprawdzała mi się tutaj idealnie. No a potem przygotowania trwały. Ja znów to szedłem z jednej strony, to szedłem z drugiej strony, to oglądałem, no i okazało się, że sobie wyszedłem stamtąd. I panna młoda też wychodziła ze świadkową, więc ja szybko poszedłem sobie dalej i one jeszcze się tam zatrzymały i coś gadały. I to jest idealny przykład tego właśnie, czego szukam na zdjęciach. Tu oczywiście nie ma tyle tego nagrania, tyle materiału, bo to było ciężko tak wszystko pokazać. Jak chcecie, to ja mam takie materiały i na pewno znajdziecie na kanale, gdzie pokazuję więcej jakby od zaplecza. Ale tu działałem dokładnie tak jak zawsze. Znaczy ja już wcześniej widziałem ramkę z tego przejścia. Widziałem ten znak tutaj odnośnie wyjścia ewakuacyjnego i wiedziałem, że pewnie będzie mogła zaistnieć taka sytuacja. To samo było w drugą stronę, bo tam też dalej były pomieszczenia i tam były fajne odbicia. Też byłem przygotowany, że coś się tam może wydarzyć. Tu wiedząc, że one wychodzą, szybko sobie wyszedłem pierwszy. One się jeszcze zatrzymały, coś tam ze sobą gadały i ja już miałem kadr w głowie. Znaczy ja nie zastanawiałem się tutaj 3 razy, co ja tu mam zrobić. Idąc tu wiedziałem, jaki wykonam kadr. Po prostu. Więc ja tylko przyłożyłem aparat do oka i działałem. Podciągnąłem trochę przysłonę, ale nie trzeba było tutaj, nie wiem, do F8, bo ja nie potrzebuję, żeby ten znaczek na pierwszym planie był aż taki ostry, bo tutaj cały kontekst widać, więc 4,5, tam 5,6 to by w zupełności wystarczyło. Tak też zrobiłem i mamy taki obraz. Tu oczywiście powstało sporo zdjęć w serii, ale wybrałem to ze względu na ten gest. No bo to wygląda tutaj fajnie. Gdzieś tam, nie wiem, czy panna młoda siostrze poprawiała włosy, czy gdzieś ją dotykała, więc padł wybór na to zdjęcie. A wracając do początku filmu i tego, jak się sprawdza ogniskowa, 50 mm. Jak widzicie, można zrobić portret z bardzo bliska, można zrobić wieloplanowe, ciasne zdjęcie, ale można też sfotografować ludzi, gdzie są ich całe sylwetki i jest dużo przestrzeni na zdjęciu. Dlatego właśnie uważam, że 50 jest bardzo uniwersalną ogniskową. Jeśli chodzi o mocne punkty w tym kadrze, no to tutaj pewnie można by ten kadr delikatnie w lewo przesunąć, ale to tak jak mówię, nie trzeba aż takiej precyzji. Panna młoda ze świadkową są prawie w tym mocnym punkcie, ten znak jest w mocnym punkcie. Delikatnie ten kadr jakby poszedł w lewo, to by może było trochę lepiej, ale nie ma też co tutaj dążyć do perfekcji, żeby to było idealnie w tych punktach. Jak mniej więcej jest, to jest ok. Dobrze, wszystko jest w porządku. Bo to też nie trzeba aż takiej precyzji. Jak widzicie, no kolejny kadr i jakaś tam konsekwencja trzymania się tej zasady. Jeśli potrzebujesz dodatkowej wiedzy, to na mojej stronie dostępne są kursy i warsztaty, konsultacje oraz presety. Linki w opisie. I na koniec takie całkiem inne zdjęcie, czyli takie po prostu bazowanie na instynkcie. Coś się szybko zadziało, coś szybko się wydarzyło, trzeba było poobserwować, no to po prostu gdzieś tam panna młoda ze świadkową mi zapozowały. Tu chyba śmialiśmy, że ja tam już wcześniej mówiłem, że nie trzeba pozować, coś tam. Ale oczywiście to się zdarza, że ludzie zapozują się, gdzieś tam śmieją. Ja nie mam z tym problemu i zrobiłem im takie zdjęcie. Później było trochę śmiechu z tego, one cały czas ze sobą gadały i wykonałem taki kadr. Nigdy nie aranżuję tego, to znaczy ja wcześniej nie mówię, że to teraz mi tutaj zapozujcie albo coś takiego. To się dzieje samoczynnie i tak się wydarzyło w tym wypadku. Chodzi o konstrukcję tego kadru, no to mamy podobną sytuację, czyli panna młoda w mocnym punkcie, praktycznie idealnie i świadkowa też w okolicach mocnego punktu. Jest kadr ścięty tak bardzo grzecznie, całe dłonie widać, są całe głowy zamknięte, jest na tyle ciasno, że w tym kadrze się mieści to, co się miało zmieścić. Nie chciałem tu nic więcej dodatkowo, mam pannę młodą i świadkową i to mi w zupełności wystarcza. Mam nadzieję, że ten materiał pokazał Wam, że 50 to bardzo uniwersalne szkło, a jeżeli chcecie więcej takich materiałów zza kulis i chcecie zobaczyć, jak wyglądały przygotowania, gdy miałem GoPro na klacie, trochę obszerniejszy materiał, to wbijajcie na ten film obok.